Cześć. Co wy na to, żebym rzuciła wam wyzwanie? Daj skórze odpocząć tej wiosny. Odnoszę wrażenie, że istnieje pewnego rodzaju taki trend i pęd za tym, żeby mieć idealnie gładką skórę, co jest zrozumiałe, no każda z nas chciałaby tą skórę mieć taką idealną i bez niedoskonałości. Natomiast czasami jest to pewnego rodzaju przegięcie i nasza skóra fizjologicznie po prostu tak ma zawsze, że jest nieidealna. I zwłaszcza w kontekście takich bardzo słonecznych dni, czy to wiosną, czy latem, kiedy słońce jest bardzo mocne, widać, że pewne mankamenty urody staramy się na siłę zasłonić makijażem, a niestety kryjący podkład, zwłaszcza w silnym słońcu, no nie wygląda dobrze, to ewidentnie widać, że skóra jest pomalowana i być może nie do końca taki efekt nam się podoba. Ponadto, nawet jeżeli jest taka gruba warstwa kosmetyków, to one i tak nie są w stanie sprawić, że skóra nie będzie się błyszczeć. O tym będziemy też rozmawiać w dalszej części tego filmu. Więc być może zamiast na siłę starać się walczyć z tą skórą i maskować ją, kiedy zwłaszcza pod wpływem wysokiej temperatury i tak grubej warstwy kosmetyków łatwo o wysyp niedoskonałości, to może troszkę zagrać pielęgnacją i może troszkę jakby ograniczyć ilość warstw nakładanych na skórę. Więc dzisiaj chciałabym dać wam troszeczkę do myślenia, powiedzieć wam, co możecie w pielęgnacji wprowadzić, na co zwrócić uwagę, żeby właśnie pozwolić tej skórze być sobą taka, jaka jest, ale jednocześnie, żeby w odbiorze innych osób również wyglądać dobrze, nie karykaturalnie i nie będąc przerysowaną. Jeżeli ten temat tylko was zainteresował, no to zapraszam serdecznie do oglądania dalej i partnerem dzisiejszego filmu jest firma Senel, stąd będę wam pokazywać propozycje kosmetyków marki Senel. Niemniej jednak uważam, że każda osoba, która ten film obejrzy, znajdzie coś dla siebie, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwsze, od czego warto jest zacząć, oczyszczanie skóry. Bez oczyszczania stosowanie nie wiem jak bogatych substancji aktywnych, które miałyby nie wiem jak zrewitalizować i upiększyć naszą cerę, nie będzie skuteczne. Z tego względu, że oczyszczenie skóry sprawia, że wszystkie substancje aktywne mają szansę wniknąć głęboko w skórę. Niemniej jednak oczyszczanie nie powinno być przeprowadzone zbyt agresywnie, czyli po oczyszczeniu nie powinno być żadnego uczucia ściągnięcia czy dyskomfortu, bo to świadczy o tym, że została naruszona bariera hydrolipidowa, i w ten sposób będziemy nasilać błyszczenie się cery, bo skóra będzie próbowała wytworzyć więcej i więcej sebum, by tworzyć taką barierę, która będzie zapobiegać i chronić skórę przed tym czynnikiem zbyt silnie oczyszczającym i wywołującym to uczucie dyskomfortu. Więc pierwsza kwestia, chciałabym wam pokazać olejek Senel i to jest olejek do demakijażu, który ma dodatek emulgatora. W kontekście demakijażu przeprowadzanego olejkami super jest to, że olejki są bardzo delikatne dla skóry. One nie będą powodowały same z siebie takiego właśnie uczucia ściągnięcia, dyskomfortu, nie będą dla skóry zbyt mocne, a dzięki tej olejowej formule są w stanie sobie poradzić na przykład z wodoodpornym tuszem do rzęs czy z wodoodpornym eyelinerem. W olejku Senel znajdziemy olej jojoba, olej awokado i olej ze słodkich migdałów, czyli trzy rodzaje olejów, które spiszą się na każdym typie cery, a dodatkowo jest tutaj dodatek emulgatora, który sprawi, że te rozpuszczone kosmetyki kolorowe jesteśmy w stanie spłukać przy pomocy wody bez żadnego efektu dyskomfortu czy szczypania w kontekście oczu. O olejkach do demakijażu odnoszę wrażenie, że się troszkę zapomina na wiosnę i na lato, ze względu na to, że niektóre osoby obawiają się, jest to być może zbyt treściwa formuła, że być może ona jakoś będzie obciążać i przetłuszczać skórę. Absolutnie nic z tych rzeczy, to jest zły tok rozumowania. Olejki do demakijażu spisują się właśnie super pod kątem właściwości oczyszczających, a w ogóle nie mają działania drażniącego. Dzięki temu, że potem i tak sięga się po kosmetyk do drugiego etapu oczyszczania, to jesteśmy w stanie taki olejek całkowicie z twarzy zmyć, natomiast dzięki temu, że w Senel mamy emulgator, to już przy pomocy samej wody tylko i wyłącznie ten olejek jesteśmy w stanie usunąć. Niemniej jednak olejki nie zostawiają właśnie po zastosowaniu takiego uczucia dyskomfortu,
A czasami zdarza się, że zostawiają nawet taki lekki ochronny film. I to sprawia, że skóra jest chroniona przed wpływem być może zbyt mocnego kosmetyku oczyszczającego, który chciałybyśmy zastosować później. Niemniej jednak zwracam uwagę, że w przypadku tych kosmetyków do drugiego oczyszczania mega ważne jest to, by taki kosmetyk nie zostawiał sam z siebie uczucia takiego właśnie jakiegokolwiek dyskomfortu. Natomiast w przypadku jakiegokolwiek wygładzania skóry i zmniejszania suchych skórek czy zmniejszania szorstkości, bardzo pomocne są peelingi. I tutaj również chciałabym Wam pokazać peeling Senel. To jest peeling, który ma dodatek drobinek i on zostawia skórę aksamitnie gładką, niesamowicie mięciutką, przyjemną. I tu bardzo chciałabym też zwrócić uwagę na to, by z peelingami przede wszystkim nie przesadzać. One są bardzo istotne w tym celu, żeby wygładzić powierzchnię skóry i sprawić, żeby ona właśnie ładniej wyglądała sama z siebie, ładniej odbijała światło, ale właśnie nie powinno być takie peelingowanie zbyt częste, zbyt mocne. Dlaczego? Skóra, która jest bardzo gładka, ona bardziej nam światło odbija, więc efekt błyszczenia paradoksalnie po zbyt częstym albo zbyt mocnym peelingu może być odwrotny do zamierzonego. Bo pamiętajcie, że skóra na wiosnę, na lato, wtedy kiedy jest upalnie, ona zawsze będzie produkować pot ze względu na to, że musi regulować temperaturę skóry. I z tym nie wygracie, ze słoneczną pogodą nie wygrają kosmetyki, chociażbyście nie wiem ile warstw kosmetyków nałożyły na skórę i jak grubą szpachlę, to i tak nic nie da, bo ta skóra i tak wyprodukuje na tyle dużo potu, by po prostu zwilżyć tą skórę, zroszyć ją i ochłodzić. Więc po prostu jak jest upalna temperatura, skóra zawsze będzie miała swój taki naturalny połysk, naturalny blask. I po prostu latem się z tym nie wygra. To, co my możemy zrobić, to regulować pracę gruczołów łojowych, po to, by ta skóra nie produkowała nadmiernej ilości sebum, która by jeszcze dodatkowo podkreślała ten blask, więc tutaj właśnie to prawidłowe oczyszczanie jest istotne. Regulować pracę gruczołów potowych, czyli nie zapominać o tonizacji. Oczywiście ten pot i tak będzie produkowany właśnie przez tą temperaturę, ale żeby skóra nie produkowała go w nadmiarze, to właśnie tutaj istotna jest redukcja ilości nakładanych warstw kosmetyków, a także prawidłowa tonizacja. No i trzecia kwestia to właśnie jest to, żeby nie wykonywać zbyt intensywnych i zbyt mocnych peelingów, bo skóra, która jest idealnie gładka, owszem, ona jest piękna, ale weźcie pod uwagę, że ona wtedy też bardziej jeszcze odbija światło, tak jak gładka kula, i na przykład, nie wiem, jakaś szklana, może nie bardzo, może metalowa, o, wyobraźcie sobie taką żeliwną, metalową kulę, no ona zawsze pięknie będzie światło odbijać i tak samo nasza twarz, która przecież nie jest idealnie płaska, będzie bardziej to światło odbijać, tym bardziej im będzie gładka. Więc tutaj w przypadku peelingów istotne jest znalezienie takiego złotego środka, żeby te peelingi przeprowadzać systematycznie, ale niezbyt często i niezbyt intensywnie. Osobiście zachęcam, żeby po prostu wykonywać peeling raz w tygodniu. W przypadku peelingu Senel mamy tutaj łupinki migdała i kokosa, które odpowiadają za złuszczanie, a także olej z orzechów włoskich o działaniu pielęgnującym. Kolejna kwestia, intensywna pielęgnacja. I przez pojęcie intensywna nie mam na myśli stosowania nie wiem jak wielu warstw na skórę, bo nie o to właśnie wiosnę i latem chodzi, by obciążać tą skórę wielką ilością warstw. Wręcz przeciwnie. Dobrze jest postawić na taki kosmetyk, który dostarczy nam odpowiednich substancji aktywnych. Odpowiednio tą skórę zastymuluje, a jednocześnie tej skóry nie będzie właśnie obciążał. I ja tutaj szczerze zachęcam, żeby zainteresować się serami. I jeżeli jest dobre serum, bogate w substancje aktywne i skutecznie działające, to wystarczy, jak będziecie go stosować sobie dwa razy w tygodniu, wieczorem i da spektakularny efekt. W przypadku firmy Senel mogłabym tutaj rekomendować dwa sera, jedno jest z witaminą C. I to z witaminą C ze względu na to, że ma dodatek stoechiolu, oleju lnianego, pestek pomidora, no i oczywiście tej witaminy C wiodącej, to ono jest bardzo dobre na niedoskonałości, przebarwienia i zaczerwienienia. Natomiast serum z bakuchiolem, ono ma dodatek ekstraktu z ziaren kakaowych, które relaksuje skórę, zmniejsza napięcie, intensywnie wygładza, opóźnia procesy starzenia się skóry. Olej żurawinowy, awokado i rokitnika, przez co uważam, że będzie dobre na suche skórki, szorstkość naskórka, no i przede wszystkim silne odżywianie.
Oba te sera mają olejową formułę, są wysycone substancjami aktywnymi. Pomimo tego, że mają tą olejową formułę, to one skóry nadmiernie nie obciążają. Pamiętajcie, żeby po zastosowaniu takiego serum nałożyć sobie krem, który dodatkowo usprawni wnikanie substancji aktywnych i tej formulacji, która nie będzie skóry obciążać. Czyli jesteśmy w stanie nie używać serum codziennie, czy tak jak niektóre osoby zachęcają, żeby używać sera na dzień. No, jeżeli używamy właśnie serum na dzień, do tego być może, nie wiem, jakiś booster na dzień, do tego jeszcze krem pielęgnujący na dzień, i krem z filtrem na dzień, i jeszcze oczywiście makijaż, gdzie i podkład, i puder, robi się nam taka warstwa na skórze, że nic dziwnego, że skóra może zacząć sprawiać jakieś problemy, a to jakiś wyprysk, a to jakieś rozszerzone pory, a to przykładowo jakieś przetłuszczanie się nadmierne. No nie, redukcja ilości kosmetyków na dzień zdecydowanie pomoże nam, by ta skóra wychillowała i wyluzowała, mówiąc tak po prostu kolokwialnie. A jeśli mowa o redukcji tych warstw stosowanych kosmetyków każdego dnia, filtry. I tutaj szczerze zachęcałabym, być może w jakiś taki dzień luźniejszy, gdzie nie spodziewacie się jakichś ważnych wyjść, spotkań, nie wiem, sobota, spacer po bułki, spróbujcie nałożyć sobie na twarz albo sam krem z filtrem i wyjść w ten sposób i zobaczyć, jak wasza skóra reaguje. Być może okaże się, że jeżeli ona jest odpowiednio wypielęgnowana, wcale nie potrzebujecie tak w ogóle tego makijażu. Kto wie, wiele kobiet ma piękne skóry, a przyznaje, że nie wierzy w siebie. Ma taką pewnego rodzaju presję, że musi z tą skórą coś robić. A może się okazać, że wcale nie. Tak spróbujcie popatrzeć na swoją skórę tak po prostu z boku, jakbyście popatrzyły na jakąś inną kobietę, być może na koleżankę. I co byście o takiej cerze mogły powiedzieć? Może wcale, jak popatrzycie z boku na swoją skórę, nie będziecie wobec siebie tak krytyczne. Ja często w swojej praktyce spotykam się z tym, że ktoś na swoją skórę narzeka i mi opowiada, jaka ta skóra jest straszna. A potem, kiedy ja na tą skórę patrzę, no to widzę, że ej, ale ty wcale tej skóry nie masz takiej, o jakiej mówisz. Więc być może samo nałożenie filtra, który będzie lekki, dobrze wchłanialny, będzie chronił tę skórę przed wpływem promieniowania UV, żeby ta skóra się nie czerwieniła. Promieniowanie UV również zaostrza zmiany trądzikowe. Więc jeżeli uda Ci się te zmiany trądzikowe, jeżeli masz, wyciszyć i będziesz chronić się filtrem UV, to być może one się nie będą pojawiać. I warto jest to sobie popróbować, warto jest to sobie poobserwować i trzymam za Ciebie mocno kciuki, żebyś polubiła swoją skórę. Jeżeli chodzi o filtry Senel, one mają fizjologiczną wartość pH, więc one mogą być też stosowane bez dodatkowego kremu pod spód, jako nie tylko filtry typowo chroniące przed promieniowaniem UV, ale również bogate w substancje aktywne i przez to pielęgnujące. Filtr ten bez dodatku pigmentu, pigment free, jest lekki, dobrze wchłanialny, bezbarwny, nie smuży, więc w żaden sposób nie wpłynie na kolory Waszej skóry. Niemniej jednak, jeżeli czujecie, że chciałybyście zastosować coś chociażby o lekkim pigmencie, to Senel również wypuściło wersję filtru, który również ma odpowiednią wartość pH i też chroni nas na poziomie SPF 50+, ale dodatkowo on ma dodatek lekkiego pigmentu, lekko korygującego, ale jak najbardziej również takiego, który nie spowoduje nam efektu maski. I właśnie w kontekście tego, jak my siebie same postrzegamy, a jak postrzegają nas inne osoby, to mogę też powiedzieć szczerze, że często obserwuję coś takiego, że kobiety są bardzo krytyczne w stosunku do swojej skóry. I właśnie jeżeli ktoś ma skórę tak naprawdę z takimi niedoskonałościami, na które ktoś inny by w ogóle nie zwrócił uwagi, a jakiś lekki, delikatny wyprysk, czy tam, nie wiem, jakaś delikatna niedoskonałość, jakieś malutkie przebarwienie, malutka, sucha skórka, która tak naprawdę się ją wypielęgnuje, a te kobiety często im to urasta do takiej rangi, że to jest coś aż tak strasznego, co trzeba zakryć, że robią sobie krzywdę zbyt mocnym makijażem, który zwłaszcza w pogodę taką bardzo słoneczną jest widoczny. I wystarczy tylko lżejszy podkład, lżejszy pigment i ta skóra naprawdę jest pięknie odbierana, bo jest realna, jest prawdziwa, jest rzeczywista. My jako ludzie, kiedy patrzymy na kogoś, my nie widzimy rozszerzonych porów. To jest też ciekawe doświadczenie. Jeżeli twierdzicie, że macie rozszerzone pory,
poproście zaufaną osobę, żeby w odległości takiej po prostu, jak ze sobą rozmawiacie, powiedziała, czy macie rozszerzone pory. W większości przypadków powie, że nie, nie widzi u Was rozszerzonych porów, a ja jestem pewna, że Wy widzicie kratery. I tak to właśnie jest. Nasz umysł pomija te pewnego rodzaju wykwity, nierówności na naszej skórze, po prostu nasze oczy i mózg zwraca uwagę na oczy, nos, usta, mimikę, na brwi, ale nie na powierzchnię skóry. Więc prędzej ktoś zwróci uwagę w kontekście Waszej skóry na zbyt mocny makijaż, ciężki, zwłaszcza stosowany wiosną czy latem, niż na jakieś drobne niedoskonałości. I w przypadku tego filtra Senel przyznaję, że ja też sama musiałam troszeczkę go popróbować i nauczyć się go stosować i od razu podpowiem, że najlepiej testuje się go i stosuje tak, jak gdyby to był tak zwany krem BB, czyli nakładacie go gąbeczką i wtedy on się pięknie, równomiernie rozprowadza, nie pozostawia żadnych plam czy smug. Jeżeli obawiacie się, że ta gąbeczka do makijażu wypije zbyt dużo tego filtra i nie będziecie mieć odpowiedniej ochrony, to z własnych osobistych doświadczeń mogę podpowiedzieć, że kiedy próbowałam nakładać go palcami, to nakładałam go na przykład mniejszą warstwą i czułam go mniej na twarzy, niż wtedy, kiedy nakładam go gąbeczką, a gąbeczką po prostu ładniej on wygląda. Natomiast oczywiście można też nałożyć pod spód krem z filtrem, ten bez pigmentu, no i firma Senel ma zestawy promocyjne właśnie tych dwóch filtrów, więc można się od razu na coś takiego zdecydować, gdyby Was to interesowało. Ponadto, jeżeli chodzi o te filtry Senel, poza tym, że oba mają fizjologiczną wartość pH, to one dodatkowo też chronią w bardzo wysokim spektrum przed UVA, bo one mają PPD ponad 37. W składzie obu filtrów znajdziemy hialuronian sodu, niacynamid, trehalozę, które mają mieć właściwości silnie nawilżające i regulujące pracę gruczołów łojowych. Mam nadzieję, że wskazówki, które Wam dzisiaj przekazałam, będą dla Was pomocne na nadchodzące coraz cieplejsze dni i trzymam mocno kciuki za to, żebyście podjęły to wyzwanie i polubiły swoją skórę, dały jej trochę do wytchnienia i sobie też, żeby nie myśleć cały czas, że z tą naszą skórą to jest zawsze coś nie tak, bo absolutnie tak nie jest. Pamiętajcie, że też przemysł kosmetyczny jest tylko i wyłącznie przemysłem kosmetycznym i warto czasem popatrzeć w lustro i powiedzieć sobie: jest dobrze. Widać, że ta pielęgnacja działa. Trzymam za to mocno kciuki, tego Wam życzę i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.